Kinga wydawała się w tej sytuacji jeszcze bardziej ruda niż zazwyczaj. Nic ci nie jest, Skolly? Zapytała przestraszona Solinka. A co ma być? Obruszył się Skory, nie przerywając ani na moment swoich wygibasów. Wyglądasz dziwnie, wtrąciła Dora. Dziewczyny miały rację. To nie była tylko sprawa koloru. Skory napęczniał jak balon i ledwo mieścił się w wyjściowym ubranku.